Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marzena Daduń, polska uczniczka, członkini kadry narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać najpierw, bo oprócz tego, że jesteś członkinią kadry właśnie narodowej polskiej, no mocno angażujesz się w też promowanie ucznictwa i organizujesz zawody ucznictwa 3D w Bulowicach. Chciałem zapytać, na czym polegają takie zawody i czym różnią się od jakby tradycyjnego ucznictwa? No przede wszystkim, że strzelamy do imitujących się zwierząt. To jest zasadnicza różnica. Na co dzień strzelam do tarczy, ta tarcza składa się z kolorów, tak? A strzelanie 3D to jest strzelanie właśnie do takich form zwierzaków. A czy jest to jakby konkurencja nastawiona taka, no powiedzmy, amatorów ucznictwa, czy tylko dla profesjonalistów? Powiem tak, jest to kategoria 3D od amatorów po zawodowców. W Ameryce jest strasznie popularna i wydaje mi się, że w Polsce w pewnym momencie też zacznie być już. Czyli też przysługuje się rozwojowi ucznictwa w naszym kraju, tak? Tak. A na ile jest to medialna sprawa? I teraz tak, dochodzimy ogólnie do ucznictwa, że teoretycznie mówi się w środowisku uczniczym, że ucznictwo nie jest medialne. Aczkolwiek patrząc się na Amerykę, gdzie oni robią z tego po prostu fajerwerki, wynajmują wielkie hale, wszyscy chodzą z lornetkami, patrzą się niesamowicie, czy ktoś strzelił w sam środek, czy nie, to jest niebywała różnica, tak? Że to wydaje mi się, że jest to popularne, tylko wiąże się z tym, że jednak musi być to społeczeństwo bardziej zaangażowane w to, co się dzieje w ogóle, jak wyglądają zasady. No, widzę, że to jest podobny bardzo trend jak na przykład w innych sportach, które też mają swoje odpowiedniki wirtualne mimo wszystko, ale tutaj się odbywa to wszystko w terenie, tak? Tak. Wiadomo, że są 3D, większość odbywają się w terenie, bo chodzi o to, żeby właśnie przejść jakieś miejsca, strzelać z różnych odległości, wysokości, kątów nachylenia właśnie. Jest też możliwość strzelania 3D na przykład na hali, po prostu tylko mając różne odległości, lekko podwyższając to, co robią właśnie Amerykanie. Robią to generalnie doskonale, ponieważ też fani to kamerują, prowadzą transmisję na żywo. Ale odnośnie tutaj w Polsce, jeśli chodzi o takie możliwości, no na razie no nie ma takiej możliwości. No jest to bardzo duża inwestycja musiałaby być po prostu, żeby to się zostało zorganizowane. Ale tak, są zawody ucznicze na hali, tylko że to wygląda wtedy w taki sposób, że jest 18 metrów i się strzela do tarcz. Najczęściej to są takie trzy tarcze, czyli jedna strzela na pod jedną tarczę i po kolei się strzela. A jak to wygląda kosztowo, jakby porównać tradycyjne ucznictwo z wirtualnym, że tak powiem? Wirtualnym, czyli grze komputerowej? No, tak. No na pewno wirtualnie mamy nieskończoność strzałów w większości gier, no to się już zmienia. Bardziej chodzi mi o technologię jakby. Technologię? Więc tak, jeśli chodzi o konstrukcję łuku, no to mówimy o tym historycznym, to jest drewniane. Wiadomo, że teraz rekonstruktorzy, tak jak też larpowcy, korzystają z łuków drewna plus coś, żeby ten łuk był wzmocniony i mógł wytrzymać różne temperatury, bo same drewno, ze względu na temperaturę, różne, co się dzieje, różne rzeczy, co się dzieje właśnie w tym, zmiany pogodowe, o to mi chodziło, wpływają po prostu na drewno, samo w sobie, które ciągle pracuje. No teraz to już jest aluminium, karbon, no to są takie już dwa, no takie silne są zestawienia i jeszcze kilka innych, włókno szklane też, ale już z tego się też trochę odchodzi. Poza promowaniem ucznictwa w ogóle w kraju, no startujesz też w zawodach. Ostatnio rywalizowałaś w mistrzostwach, w Pucharze Polskim w Legionowie, Legnicy, przepraszam. I tam zajęłaś 10. miejsce. Jak skomentujesz swój występ i jakie masz cele na następne zawody, które odbędą się w Krakowie na początku czerwca? Teraz tak, no dla mnie jest ważniejsze promowanie uczniństwa i tego niekoniecznie osoby, które rywalizują ze mną, to rozumieją. Ja wolałabym, żeby więcej osób było i strzelało ze mną i rywalizowało i zobaczyło ten piękny sport, bo ja go po prostu uwielbiam.
niż samą rywalizację. To przechodzi przy okazji też się doskonale, bo mi też chodzi o to, żeby się doskonalić samym ze sobą, w sensie takim być coraz lepszym. No, ja też sobie wiem, że ostatnio mi nie wyszło i wiem, dlaczego mi nie wyszło. No za każdym razem nie będzie mi wychodzić, tak? Będą momenty, kiedy ja będę spadać, będę rosnąć, no ale po prostu ciągle wyciągam wnioski, ciągle się uczę i to jest dla mnie najważniejsze doświadczenie w środowisku. A czym jest dla Ciebie ucznictwo? Jakie są dla Ciebie jego najważniejsze elementy, które przykuwają Twoją uwagę i które powinny też zainteresować wszystkich, którzy jeszcze nie znają tej dyscypliny? Praca nad samym sobą. Praca nad tym, że praktycznie odczuwanie tych mięśni, tych pleców, ta koordynacja całego ciała. Wbrew pozorom jest to medytacja, że wchodzi się w stan medytacji i on się powiela. I właśnie chodzi o to, żeby to powielać jak najczęściej i wtedy ma się ten odpowiedni strzał. No wiadomo, że tutaj mówimy o głowie, o mięśniach, o zestawieniu właśnie tego sprzętu i są czynniki, które po prostu ciągle szukanie po prostu tego linii doskonałej, no jest to dla mnie przykład fascynujące. Podkreślasz też, że ucznictwo jest bardzo ciekawym sportem w kontekście trwającej jeszcze pandemii, bo mimo wszystko zachowuje się bezpieczny dystans. Tak, właśnie tak, właśnie uwielbiam słowo dystans, bo trzeba zachować ten dystans pomiędzy tą zawodnikiem a tą tarczą i trzeba właśnie pokonać ten dystans, żeby właśnie być jak najlepiej na tym. A odnośnie zawodów, to jest sport bardzo szlachecki, no i jednak trzeba mieć tą odpowiednią dozę tam odległości od siebie, żeby też się nie stykać, żeby też właśnie dać możliwość pracy innym, bo tak to powinno wyglądać, takiej czystej zasady, czystej fair play, nie? Takiej, że każdy walczy ze sobą i każdy ma swoje wyniki takie, jakie ma. No, powiedz, bo jesteś z Goleszowa i przed laty jeszcze byłaś zawodniczką tamtejszego Orlika Goleszów, ale teraz od zeszłego roku zmieniłaś drużynę i przeniosłaś się do Wrocławia. Z czego wynikała ta zmiana? No tutaj w środowisku uczniczym jest dużo plotek, dużo rzeczy osób właśnie tutaj spiskuje, dlaczego tak się wydarzyło. Otóż po prostu wynika to z pani Ania Staniaczek, którą ja ją szanuję, ja nie będę mówić o niej złego słowa, to jest zawodniczka, to jest mistrzyni Europy i naprawdę ona ma swoje zdanie, tak? To jest też silny, ona ma silny charakter, ja mam silny charakter, po prostu mam dwa silne charaktery i to spowodowało, że mamy różnicę po prostu w niektórych kwestiach i stwierdziłam, że ja bardzo jej dziękuję za to, że mi też pomogła i też mnie szkoliła przez długi czas, ale no jestem takim typem takiego małego wojownika, że ja muszę sama dojść do niektórych rzeczy i no po prostu różnice po prostu tak powiem szkoleniowe. Ja chciałam coś innego, Ania chciała coś innego i tak to wyszło. Ale jesteś zadowolona z... To jest coś ciekawe doświadczenie. Uważam, że każdy zawodnik powinien zmieniać klub, powinien zmieniać otoczenie, powinien coś w sobie zmieniać, bo tylko zmiana nas kształtuje i zmiana prowadzi do sukcesu, bo jakbyśmy byli ciągle tacy sami, no to nic dalej nie będzie. No. Powiedz jeszcze o swoich planach na przyszłość, poza oczywiście tymi zawodami, które odbędą się 5 czerwca. No oczywiście chciałabym połączyć, w ogóle to jest moje wielkie marzenie i właśnie przez te zawody też mi się to udało, połączyć grupę amatorów z grupą zawodowców, żeby oni mieli ze sobą styczność, bo tak naprawdę no, my jesteśmy działami osobno, prawda, że są ci amatorzy, oni strzelają, oni po prostu słyszą tylko i widzą, że jakiś zawodowiec, tak to nazwijmy, no jak już po prostu jesteśmy w kadrze, tam gdzieś strzela, ma jakieś wyniki, z kim się rewizuje, ale nie ma nigdy styczności z tą osobą, tak, nie mogą ze sobą porozmawiać. No, dla mnie to jest na przykład no, bez sensu, tak, nie jest nas aż tak dużo jak piłkarzy, a jakbyśmy się właśnie połączyli i mieli tą razem taką power do działania, to jest potęga, mała potęga właśnie w ucznictwie, żeby pokazać tą piękną pasję, żeby się nie poróżniać, tylko żeby pokazywać razem tą piękną pasję od tradycyjnego łuku po łuk właśnie bloczkowy. No po prostu jest tak ogrom działań, że z ucznictwem związanych od nie wiem, rekonstrukcji po odgrywanie postaci na larpach, po strzelanie właśnie myśliwskie, no, z samego właśnie kategorii tam, gdzie są te organizowane zawody, FITY, jest 10 podkategorii, gdzie my co organizujemy, różnych, w sensie od właśnie z łuków angielskich po łuki
szkoda. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Marzena Zadyń. Dziękuję. Dzięki.